historii. Tym razem chciałabym pochwalić się kolejną naszą książką, Kronika Polska Marcina Kromera. Proszę bardzo. Na razie środka nie otwieram, bo to jest niespodzianka. Marcin Kromer był biskupem warmińskim, a bardzo człowiekiem obytym, elokwentnym, który bardzo spodobał się Zygmuntowi Staremu, który wziął go do siebie do Krakowa, awansował na stanowisko kanonika i oddał mu do dyspozycji swoją bibliotekę i urzędowe akta. Marcin Kromer, bazując na tych wszystkich pismach, postanowił, bardzo bogatych zresztą, postanowił napisać kronikę. W związku z tym napisał ją i wydał w 1555 roku po łacinie. W 1611 roku pan Marcin z Błażowa Błażowski przetłumaczył z języka łacińskiego na język polski i książka została właśnie wydana w tym roku, natomiast wydana została znowu krojem czcionki gotiką. Czcionka była tak malutka, drobniutka i mało czytelna, że gdybyśmy chcieli wydać tą książkę w oryginale, ona po prostu straciłaby na czytelności, nie dałoby rady jej przeczytać, chyba że pod lupą. W związku z tym wzięliśmy późniejsze wydanie z 1857 roku, gdzie była ta książka już przepisana współczesną czcionką. My jeszcze raz to przepisaliśmy, wykorzystaliśmy układ, format książki tego pierwszego wydania, układ książki, ramki, wykorzystaliśmy wszystkie drzeworyty oraz inicjały, które są przecudne w całej książce, naprawdę są piękne. Inicjały są naprawdę przecudne. Teraz już nie będę szukała tych inicjałów, ale jest ich naprawdę tutaj dużo. I wydrukowaliśmy właśnie w takiej formie. Książka dzieli się na 30 ksiąg. Te księgi to tak naprawdę rozdziały, jest 30 rozdziałów. Zaczyna się historia Polski od genezy Słowian, kim byli, jak powstali, cała ich historia. Następnie opisani są książęta polscy, królowie, wszyscy po kolei. A historia kończy się na 1510 roku. A możemy tu znaleźć opisy bitew, opisy życia społecznego naszych książąt, królów, biskupów warmińskich, opisy, tak jak wspomniałam, krwawych bitew, plag, zaraz, ale też i życia społecznego oraz życia małżeńskiego i niekoniecznie poza małżeńskiego również. Książka jest naprawdę bardzo źródłem bardzo ciekawych informacji, których na przykład mnie na lekcji historii nie uczono. Także przeczytałam ją dosłownie w przeciągu 3 dni i byłam mocno zszokowana. Także naprawdę bardzo gorąco polecam, bo znajdziecie tu Państwo naprawdę bardzo dużo ciekawych informacji.